Życie regionu toczy się w rytmie bijącego serca. Gmina Polkowice. Serce Zagłębia Miedziowego. Kajtek, witamy po raz kolejny w Polkowicach. Cieszysz się, że tu jesteś? No wiadomo, fajnie wrócić, fajnie mnie drużyna przyjęła, więc wszystko super. Właśnie w ostatniej chwili trafiłeś do zespołu Górnika Polkowice. Za tobą pierwsze starcie z drużyną byłej drużyny Ekstraklasy pod Beskidzie Bielsko-Biała. Dostałeś swoje szanse? No, dostałem szansę. W 60 minucie mnie trener wpuścił i myślę, że fajnie się pokazałem i mam nadzieję, że w następnych meczach tylko więcej będę miał. No właśnie, było kilka dogodnych sytuacji. Ten chyba twój wysoki skok dosiężny, chyba 1,10 m, tak jak najlepsi siatkarze w Polsce? Nie wiem, nie mam pojęcia, no ale powinienem to trafić, więc mam nadzieję, że w następnym meczu się poprawię i będzie to gol po prostu. No właśnie, teraz następne spotkanie, czas bardzo szybko dla nas biegnie. Następne spotkanie już w tą sobotę w Polkowicach. Bardzo mocny, dobry zespół z Sandecji, Nowa Sącz. No wiadomo, każdy w tej lidze jest mocny, więc my robimy swoje, gramy swoją piłkę, więc mam nadzieję, że teraz będzie zwycięstwo, a nie remis. Maciek, witamy w Polkowicach. Jak przyjęła cię drużyna w Górniku Polkowice? Witam. No, drużyna przyjęła mnie bardzo, bardzo pozytywnie. Jestem zadowolony z aklimatyzacji, jaka przebiega między nami chłopakami. Nic, cieszę się, że jestem w tym miejscu, w którym jestem, czyli w Górniku Polkowice i mam nadzieję, że z dnia na dzień będzie coraz łatwiej, coraz lepiej. No właśnie, zmieniłeś sobie klimat z Wrocławia do Polkowic niedaleko. Niedaleko, bliziutko, tak mogę powiedzieć, godzinka, ale to nie miało żadnego znaczenia, jeżeli chodzi o zmianę klubu, że tak powiem, bo liczyła się dla mnie, przychodząc tutaj, jakość zespołu, jakość całego klubu, więc odległość nie miała żadnego znaczenia, ale tak jak mówię, jest blisko, więc też jest okej. Okay. Za nami pierwsze spotkanie, inauguracja w Polkowicach pod Beskidzie. Bardzo dobry, mocny zespół, ekstraklasowy były Spadkowicz. Jak możesz ocenić to spotkanie? Uważam, po meczu może taki lekki niedosyt z przebiegu drugiej połowy, tak? Jeżeli chodzi o nasze sytuacje. Co do spotkania, spotkanie wyrównane, pierwsza połowa była taka troszeczkę bardziej badawcza, że tak powiem. W drugiej połowie uważam, że dominowaliśmy zdecydowanie bardziej w tym meczu, więc przy odrobinie, że tak powiem, większej skuteczności, może troszeczkę szczęścia, powinniśmy wygrać ten mecz, ale uważam, że punkt z takim rywalem, jak jest Beskidzie, wiemy, że spadli oni z Ekstraklasy, tak, z ubiegłego sezonu. Też trzeba szanować, aczkolwiek tak, wiemy, że mieliśmy jeszcze tam jakieś minimalne rezerwy, że przy dobrej naszej skuteczności mogliśmy wygrać ten pojedynek. Czeka nas teraz prawdziwy maraton i to spotkanie u siebie w Polkowicach. Najbliższe spotkanie to sobota, zespół Sandecji Nowa Sącz. Jak możesz określić ten zespół? Znasz go? A tak, grałem tam kilka razy przeciwko temu zespołowi. No, tak jak mówię, patrzymy tylko i wyłącznie na najbliższego przeciwnika, więc przed Sandecją, a przed analizą jeszcze jesteśmy, bo mamy ją w tygodniu. No, zespół jak każdy inny w pierwszej lidze. Bardziej chcemy się skupiać w tej drużynie na sobie, że tak powiem, bo wiemy, że skupiając się na sobie możemy więcej osiągnąć z drużynie, tak? A co do wracając do tego maratonu, to chyba każdy piłkarz się cieszy, jak gra się szybciej, bo po prostu to jest przyjemniejsze, że tak powiem.